6 lipca wspominamy świętą Dominikę, dziewicę i męczennicę. Święta Dominika pochodziła z Nikomedii w Azji Mniejszej. Żyła w III wieku, za panowania cesarza Dioklecjana i jego zięcia Maksymiana, prześladowców chrześcijan. Jej rodzice, Doroteusz i Eusebia, Grecy, byli pobożnymi i bogatymi, lecz bezdzietnymi chrześcijanami. Nie ustawali oni w modlitwie i otrzymali wreszcie od Boga dziecko. Dziewczynka urodziła się w niedzielę, w Dzień Pański. Dlatego też nadano jej imię Kiriaka, które dopiero później zostało przetłumaczone na język łaciński jako Dominika. Od dzieciństwa Dominika poświęciła swoje życie Bogu, powstrzymując się od bycia nieposłuszną. Ponieważ była piękną na ciele i duszy, wielu zalotników zaczęło ubiegać się o jej rękę. Jednak ona wszystkim odmawiała, mówiąc, że jest zaręczona z Chrystusem i że nie pragnie niczego więcej niż umrzeć jako dziewica. Sędzia Nikomedii także chciał zaręczyć ją ze swoim synem, szczególnie, że pochodziła z zamożnej rodziny. Gdy Dominika odmówiła, wydał ją i jej rodziców Dioklecjanowi, jako chrześcijan, których ten prześladował. Cesarz rozkazał torturować rodziców Dominiki. Doroteusz był chłostany, póki żołnierze nie zmęczyli się tak, że nie byli zdolni kontynuować chłosty. Kiedy rodzice Dominiki nie wyrzekali się swojej wiary, Dioklecjan skazał ich na wygnanie do Melitane, gdzie zmarli, cierpiąc wiele dla Chrystusa. Dominikę natomiast cesarz wysłał na przesłuchanie do Maksymiana, aby ten poddał ją próbom. Dziewczyna odmówiła wyparcia się wiary. Torturowano ją więc w każdy możliwy sposób, między innymi poprzez biczowanie. Jednak jej wiara była niezłomna. Pewnej nocy, kiedy leżała w więzieniu, Bóg do niej przemówił. Nie bój się tortur, Dominiko, moja łaska jest z tobą. Dzięki temu Dominika przetrwała wiele strasznych prób. Ostatecznie Maksymian odesłał ją do Hilariona, biskupa Bityni, do Chalcedonu. Jedną z kolejnych tortur było powieszenie Dominiki za włosy na kilka godzin, podczas gdy żołnierze przypalali jej ciało pochodniami. Potem wtrącili ją do celi. W nocy ukazał się jej Chrystus i uzdrowił ją. Widząc cuda ratujące Dominikę, wielu pogan nawróciło się. Wszyscy jednak zostali ścięci. Następnie młoda kobieta była torturowana przez Apoloniusza, następcę Hilariona. Kiedy została wrzucona w ogień, płomienie gasły. Gdy została rzucona na pożarcie dzikim bestiom, te stawały się potulne i delikatne. Wtedy Apoloniusz skazał ją na ścięcie. Podczas kilku minut darowanych jej na modlitwę, prosiła Boga o przyjęcie jej duszy oraz o miłosierdzie i opiekę dla tych, którzy uczczą jej męczeństwo. Po modlitwie oddała duszę Bogu, zanim ostrze miecza spadło na nią. Zmarła w roku 289 w Chalcedonie, mając zaledwie 21 lat. Ośrodek jej kultu powstał w Tropea, w Kalambrii, na południu Włoch. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Dominiki, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.